Dzień dobry Państwu. Dziś odnosimy się do kwestii paktu migracyjnego. Paktu migracyjnego, przed którym ostrzegaliśmy od lat i wczoraj dowiadujemy się, iż przedstawiciele instytucji unijnych ogłaszają nam, że zawarli porozumienie i pakt migracyjny wkrótce wejdzie w życie. Jest tutaj bardzo wiele ciekawych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Zacznijmy od tego, kto z kim zawarł porozumienie. Otóż nie państwa członkowskie pomiędzy sobą. Porozumienie, które jest ogłoszone, to porozumienie pomiędzy Radą Unii Europejskiej, prezydencją hiszpańską i Parlamentem Europejskim. Dlaczego te dwie instytucje się ze sobą porozumiewają? Dlaczego dla Polski to ma rodzić jakieś konsekwencje w obszarze polityki migracyjnej? Otóż dlatego, że Unia Europejska proceduje pakiet migracyjny, a więc pakiet pięciu rozporządzeń, wśród których jest to, które zawiera zasadę bierz albo płać, o przymusowej relokacji imigrantów, przeciwko której Polacy sprzeciwiali się od wielu lat i która rzekomo miała nam nie grozić w wyniku zablokowania tego przez rząd Mateusza Morawieckiego. Otóż ten cały pakiet jest głosowany większością głosów. Unia Europejska odeszła od zasady jednomyślności, mimo że jeszcze nie ma nowych traktatów. Ktoś może zapytać, jak to możliwe? Otóż to wszystko dzieje się na bazie przepisów traktatu lizbońskiego, co do których politycy wszystkich opcji poza nami, którzy jesteśmy w Konfederacji, zapewniali, że Polska zachowa swoją suwerenność, zachowa swoje władztwo w obszarze migracji, w obszarze bezpieczeństwa. Dziś widzimy, że to po prostu była nieprawda. Dziś widzimy, że wystarczy, żeby grupy polityków progresywnie liberalnych, lewicowych dogadały się ze sobą i mogą zrobić, co chcą. W tym pakiecie pięciu rozporządzeń jest zasada bierz albo płać. Jest ustanowiony minimalny próg imigrantów, którzy mają być przyjmowani do Unii Europejskiej. Został on ustanowiony na 30 tysięcy rocznie. Natomiast co ciekawe, nie ma maksymalnego progu. Więc tak naprawdę nie wiemy ani o jakich liczbach mówimy, ani o jakich kosztach mówimy. Polska według rozdzielnika ma dostać co najmniej 2 tysiące imigrantów rocznie, a jeżeli by nie chciała, ma zapłacić 40 milionów euro wykupnego od tego dobrodziejstwa, jakim będzie przysyłanie tych tak zwanych uchodźców. Mówię tak zwanych, dlatego że nikt nie jest w stanie dać nam żadnej gwarancji, kim ci ludzie tak naprawdę będą. I widzimy dobrze, co się dzieje na wybrzeżach Włoch, na wybrzeżach Hiszpanii, na wybrzeżach Anglii, Francji i innych państw na granicach lądowych, które są przekraczane nielegalnie, a następnie przez państwa Unii Europejskiej ci ludzie traktowani są jako uchodźcy, nie jako przestępcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, współpracując z przemytnikami. To, co warto tu powiedzieć, to, że to jest wynik utrwalonej polityki unijnej. To nie jest nic nowego. Pani von der Leyen, poparta przez rząd PiS-u, przypomnijmy, zapowiedziała tą politykę w 2020 roku. Warto też przypomnieć, że niedawno mieliśmy szczyt w Grenadzie, gdzie premier Morawiecki zapowiedział, że on wetuje te rzeczy migracyjne, te unijne. No i widzimy, ile to weto warte. Myśmy zwracali wtedy uwagę, że to jest gest w kampanii wyborczej, że to jest gest, który nie ma żadnej wiążącej mocy, że Unia Europejska już od dłuższego czasu pracuje, naszym zdaniem, na fałszywej podstawie prawnej, która daje możliwość przegłosować to w systemie większości podwójnej, a nie jednomyślności. Natomiast nikt poza Konfederacją na tą sprawę uwagi nie zwracał. Także obecny rząd, rząd Donalda Tuska w tej sprawie, no nie słychać, żeby wyrażał weto, prawdopodobnie dlatego, że oni się po prostu na to zgadzają i uważają, że to jest rzecz, jaką należy zrobić. Warto przypomnieć, że jest to w sprzeczności z exposé premiera Tuska, który w swoim exposé powiedział, że chce w szczególny sposób zająć się ochroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej, no ale czy zgoda, czy brak sprzeciwu wobec tych pięciu rozporządzeń, choćby ten sprzeciw miał być nieskuteczny, bo przypomnijmy jeszcze raz, na bazie traktatu lizbońskiego, który popierały PiS, Platforma, PSL, Lewica, inne siły polityczne poza tymi, które są dziś w Konfederacji, oni robią to zasadą większościową. Warto podkreślić, że cały ten system tych pięciu rozporządzeń jest sprzeczny z obecnym prawem międzynarodowym, czyli konwencją dublińską, konwencją, która decyduje, że w tym państwie, w którym pierwszym pojawi się imigrant, może wystąpić o azyl. Jeśli tam wystąpi o azyl, to w innych państwach jego wystąpienie o azyl jest nieskuteczne.
Warto podkreślić, że nikt w tej chwili nie daje odpowiedzi, jak mają wyglądać losy tych imigrantów przymusowo wysyłanych do Polski, państwa, w którym oni w większości nie chcą być, jeżeli będą stąd wyjeżdżać. Czy Polska ma ich trzymać tutaj pod bronią w systemie jakimś więziennym, przymusowych ośrodków, czy też otwartych, i wtedy oni, jeżeli nasz kraj opuszczą, to będą z innych państw unijnych, na przykład z Niemiec, deportowani do nas. Podczas konsultacji w sprawie polityki migracyjnej z premierem dowiedziałem się, że już w tej chwili procedura takich deportacji trwa. Niemcy jak najbardziej odsyłają nam wielu obywateli państw pozaunijnych, których obecność w Polsce została potwierdzona wcześniej niż w Niemczech. Ostatnia rzecz, jaką tutaj chciałbym podkreślić, to że zasada bierz albo płacz nie ma nic wspólnego z solidarnością. Solidarność to jest taka sytuacja, gdzie ktoś dobrowolnie chce komuś pomóc, wziąć na siebie część jakiegoś zobowiązania. Natomiast to, co wprowadza Unia Europejska w tym rozporządzeniu, to jest po prostu eurocentralizm. To jest centralne zarządzanie migracjami i populacją w skali kontynentu unijnego. My się na to nie zgadzamy i uważamy, że to nie przypadek, że właśnie szwedzka socjalistka pani Johansson z radością ogłosiła sukces w tej sprawie. Dla nas to nie jest sukces, to zagrożenie dla polskiego bytu narodowego i tak tej sprawy nie zostawimy. Będziemy szukali drogi do tego, żeby to zablokować. Oddaję głos poseł Bartłomiej Pejo. Szanowni Państwo, każdy, kto chce przekroczyć granicę kraju, powinien przekraczać ją legalnie. Tymczasem w ostatnich latach mieliśmy setki tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy niestety granicę przekraczali. Ten pakt, o którym wspominał pan marszałek Bosak, jest nieakceptowalny przez środowisko Konfederacji. Konfederacja jako jedyna w kampanii wyborczej, ale jeszcze w poprzednich latach, stawała po stronie Polaków. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, powinniśmy bronić i chronić swoich granic, a nie ulegać i nie płacić haraczu, bo tak trzeba nazwać jasno tą sytuację, która miała miejsce wczoraj. Przede wszystkim Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej powinny uszczelnić swoje granice i na to przeznaczać środki, które w tej chwili planują przeznaczać na zapłatę, tak jak było przed chwilą wspomniane, płać albo przyjmuj. My nie zgadzamy się ani na przyjmowanie, ani na płacenie tego haraczu i Konfederacja stanowczo mówi nie paktowi, który wczoraj został zawarty. Szanowni Państwo, solidarność Unii Europejskiej powinna przede wszystkim polegać na tym, jak przed chwilą powiedziałem, wsparciu. Wsparciu również finansowym, ale wsparciu, które doprowadzi do bezwzględnego uszczelnienia naszych granic. Unia Europejska zamiast wprowadzać te rozwiązania rozsądne, zamierzała przecież płacić państwom i, szanowni Państwo, Tunezja zawarła już taki pakt, takie porozumienie z Unią Europejską, gdzie ma otrzymać około 1 miliarda euro za to, że nie wpuści migrantów. My się na to raz jeszcze powiem nie zgadzamy i mówimy stanowczo nie. Jesteśmy ciekawi, jak postąpi rząd pana Donalda Tuska. Czy są jakieś pytania? Ja może, jeżeli mogę, dodam jeszcze jedną rzecz. To znaczy, te rozwiązania nie zlikwidują problemu, tylko go nasilą. Jeśli chętni do migracji do Unii Europejskiej z całego świata zobaczą, że Unia Europejska stworzyła system dystrybucji tych, którzy nielegalnie wjechali po całej Europie, no to przecież to zachęci kolejne miliony pozostałych. Jak można sądzić, że takie rozwiązanie nie będzie nakręcać spirali nielegalnej migracji? Jest to czysty absurd. Jest to obłęd, co Unia Europejska właśnie ustaliła przy obojętności lub teatralnym sprzeciwie, bo sprzeciw premiera Morawieckiego w Grenadzie był czysto teatralny. Premier Morawiecki doskonale wiedział, że ten jego gest nic nie znaczy. Zrobiony na potrzeby kampanii wyborczej. Oni za to odpowiadają, oni muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy Państwu bardzo.